zaczynamy już za moment. Start wyścigu numer 8. Hansen, Hansen, Koch, Klint. I taśma w górę. I już tutaj zjeżdża znakomicie Klint z podpłotu do krawężnika. Próbuje wysforować się na pierwsze miejsce. Również doskonale Mats Hansen i teraz para gości obejmuje prowadzenie. To o czym mówiłem, że to może być taki moment przełomowy tego spotkania. Jeśli teraz gościom wyjdzie to ten bieg, to później jeszcze mogą być ciekawe wydarzenia na tym torze, ale mamy co? Chyba leży czerwoną chorągiewkę, tak? No, bo nie złapał się w kadrze Kasper Tkocz i no właśnie. Czy to jest trzeci upadek tego zawodnika w dzisiejszym meczu? Tak, trzeci start, trzeci upadek. Z tego dwa z tym, że, ale bez poczekaj, kontaktu. Ten w drugim starcie upadek to był spowodowany nieudolnym unikiem. No szkoda bardzo Kacpra Tkocza, ale bo już chciałem powiedzieć przy okazji powtórek, już sobie szykowałem tekst, że Kacper Tkocz mógł oglądać indywidualne mistrzostwa Danii na torze w Rybniku. Ale żeby już nie, tak się nie wyzłośliwiać o tym, co Duńczycy potrafią robić, kiedy spotykają się w jednym wyścigu w meczu ligowym, to pięknie zachował się Klint, kontrolował cały czas, patrzył, gdzie jest Mats Hansen, kontrolował całą sytuację. No, niepocieszony jest, delikatnie mówiąc, Kacper Tkocz. Podejrzewam, że niepocieszeni też są zawodnicy gości, którzy tutaj jechali na te podwójne prowadzenie. Oczywiście jest szansa, żeby to powtórzyć, a tutaj widzimy,